Siemanko YouTube, z tej strony Czarek Dymkowski. Witam Was serdecznie na kanale Sizzard. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jedno z najlepszych ćwiczeń do plancz. Plancz jest to statyczna pozycja gimnastyczna, która, aby została zaliczona, musi być utrzymana minimum 3 sekundy w bezruchu. Wykonujemy ją o prostych łokciach, w pozycji hollow body, z łopatkami w protrakcji. Ćwiczenie, o którym będziemy dzisiaj mówić, to wypychanie hantli o prostych ramionach w pozycji hollow body. W ćwiczeniu tym odtwarzamy pozycję plancz, z tym, że nie dźwigamy własnej masy ciała, tylko używamy hantli lub sztangi. W opisie pod tym filmem macie badanie, które pokazuje zależność pomiędzy czasem utrzymania Maltese na kołach gimnastycznych, a ilością kilogramów przytrzymanych właśnie w tej pozycji tego ćwiczenia, o którym będziemy dzisiaj mówić. Przebadano 14 zawodowych gimnastyków i okazało się, że pozycję Maltese byli w stanie wykonać tylko ci, którzy na hantlach utrzymywali minimum 60% ciężaru masy własnego ciała. I dodatkowo ci, co trzymali więcej kilogramów, byli w stanie utrzymać dłużej tą pozycję Maltese. Badanie to pokazuje, że osoba ważąca na przykład 70 kg, aby była w stanie utrzymać Maltese, musi na hantlach trzymać 42 kg, czyli po 21 kg na jedną rękę. Nie znalazłem takich badań, ale z doświadczenia mogę stwierdzić, że jeśli chodzi o plancz, to zależność ta będzie bardzo zbliżona. Czyli jeśli chcemy utrzymać full plancz, musimy trzymać na hantlach minimum 60% masy własnego ciała. Tak więc jeśli ćwiczycie proste ramiona, pozycje gimnastyczne typu Maltese czy plancz, te ćwiczenie na pewno powinno znaleźć się w Waszym planie treningowym. Z hantlami powinniście robić zarówno wytrzymałość, czyli większą ilość powtórzeń na mniejszym ciężarze, jak i siłę, czyli na przykład właśnie przytrzymania izometryczne dużej ilości kilogramów. Ćwiczenie to w dużym stopniu angażuje przede wszystkim nasze mięśnie bicepsy, przednie włókna mięśnia naramiennego, jak i obojczykową część mięśnia piersiowego większego. Jeśli jesteście początkujący, polecam skupić się na wytrzymałości, na wyczuciu pozycji, na ćwiczeniu małym ciężarem i na bardzo stopniowym, powolnym progresowaniu i dokładaniu kolejnych kilogramów. Ok, przejdźmy do techniki wykonywania tego ćwiczenia. Oczywiście przed tym ćwiczeniem bardzo ważna jest rozgrzewka, szczególnie w obrębie łopatek. Trzeba wyczuć pozycję hollow body, trzeba wyczuć pozycję łopatek w protrakcji. Jeśli chcecie, abym Wam nagrał przykładową rozgrzewkę, to dajcie znać w komentarzu, może coś takiego wykminimy. Ok, ćwiczenie wykonujemy w pozycji hollow body. Polecam Wam zajrzeć na mój poradnik właśnie do tej pozycji. Hantle wypychamy przed siebie, robimy rotację zewnętrzną w naszych stawach ramiennych, depresję i protrakcję łopatek. Powoli opuszczamy ciężar wzdłuż bioder i następnie przekraczamy linię naszego tułowia. W tym momencie nasze łopatki powinny lekko ściągnąć się i do retrakcji. Następnie wypychamy ciężar i znowu łapiemy pozycję protrakcji. W zależności od Waszego celu możecie prowadzić hantle szeroko bądź wąsko przy biodrach. Szeroko będziecie wzmacniać raczej pozycję Maltese, wąsko plancz. Oczywiście pamiętajcie o kącie zgięcia w stawie ramiennym. Chcemy maksymalnie odwzorować pozycję full plancz, więc jeśli będziecie mieli hantle wysoko, to wzmacniacie pozycję tuck plancz, trochę niżej straddle plancz, jeszcze niżej full plancz. Hantle powinny znajdować się na wysokości naszego środka ciężkości, który u większości osób jest usytuowany mniej więcej w okolicach kości krzyżowej. Więc jeżeli Wasze hantle będą nad Waszymi mniej więcej biodrami, to można przypuszczać, że mniej więcej ten kąt zgięcia jest zbliżony właśnie do pozycji plancz, którą ewentualnie będziecie w przyszłości trzymać. Zachęcam Was również do obejrzenia starego już w sumie mojego poradnika, ale nadal aktualnego do Planche Lean. Planche Lean jest równie świetnym ćwiczeniem i bardzo podstawowym, jeśli chcemy właśnie uczyć się ćwiczeń na prostych ramionach typu plancz, typu Maltese. Na dzisiaj to wszystko, zostawiajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzu, czy dotrwaliście do końca. Tymczasem żegnam się, siema!